Jestem, udało się. Cześć, witajcie serdecznie w JP na wirusa. Zastanawiacie się pewno, co to znaczy i w ogóle po chuj to robię. No to ja wam powiem, po chuj to robię. Robię to dlatego, że pomyślałam sobie, że fajnie z wami będzie pogadać tak trochę częściej niż tylko wtedy, kiedy jestem tutaj z grubą w środę i w soboty. I dlatego pomyślałam, że codziennie mamy taką chwilkę o 19, kiedy mogę się z wami spotkać, chwilę z wami pogadać, dowiedzieć się, co u was słychać, tym bardziej, że no spotykać się nie możemy, jak wiecie doskonale. Jest chujowo na mieście, jest chujowo wszędzie dookoła, tak naprawdę na całym świecie, więc no chociaż tyle. Także JP na wirusa to dla mnie być taka okazja, żeby z wami się spotkać, posłuchać tego, co wy macie mi też do powiedzenia. Ja też wam coś oczywiście opowiem, co się u mnie dzieje, bo wiecie, jak to jest. Codziennie coś się dzieje, jak się okazuje. Więc to będzie krótkie spotkanie. Kilkanaście minutek. Mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną z 10-15 minut. Pozdrawiam wszystkie osoby. Tutaj patrzę na to, co piszecie. Pozdrawiam was serdecznie. Witam was serdecznie, Maciek. Witam Michała. Witam wszystkie osoby. I tak sobie pomyślałem, jak mogę zacząć pierwsze takie nasze spotkanie live'owe, jak to się ładnie teraz mówi, live'owe. I pomyślałem sobie, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie jakiś szocik, po prostu wódeczki. Co wy na to? Bo ja lubię pić wódkę. Głupio to brzmi. Lubię pić wódkę i właśnie, lubię pić wódkę i was zachęcam, tego się tego nie wstydzę. Dlatego, moi drodzy, ja mam tu przygotowany taki piękny kieliszeczek, proszę, piękny, na nóżce, bardzo wspaniały. W środku jest wódeczka. Kieliszeczek jest troszeczkę upierdolony, ale no to nie patrzcie. I ja zacznę od tego, że się dla was i z wami napiję. Też napijcie się, jeżeli macie coś tam, to śmiało. Szkoda, że nie jest zimniejsze, ale już chwilę tu stoi przed rozpoczęciem programu, więc wybaczcie. Wasze zdrowie. Pociekło mi. No ale... to był dobry początek. Mam nadzieję, że dobry początek. Słuchajcie, zastanawiałam się, kiedy zacząć ten live tak naprawdę i dlaczego go robić i czy w ogóle go robić. Powiem szczerze, że rzadko oglądam live'y na Instagramie. Powodów jest kilka. Najważniejszy z nich jest taki, że większość z nich jest bardzo chujowa. Tak, sorry, jakby nie będę twierdzić, że mój jest jakoś wyjątkowo dużo lepszy, natomiast jest bardzo chujowa z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo często jakość jest fatalna, po prostu nie widać nic, ludzie krzyczą, muzyka leci w tle. O, bije mikrofon. Coś dziwnego się dzieje. Bardzo mnie to denerwuje, dlatego tego u mnie nie będzie na pewno, chociaż walnę na mikrofon. Po drugie, co mnie zawsze wkurwia, to, że ludzie na siłę próbują bardzo długo pierdolić głupoty. Boże, przestańcie. Tak jak powiedziałem wam, nasze spotkanie potrwa może 12 minut, może krócej, zobaczymy. Tak, żeby też nie przedłużać niepotrzebnie, nie ciągnąć tego, wiecie, nie robić z tego po prostu porodu, kurwa, 24-godzinnego. Mamy się spotkać, chwilkę pogadać, ja muszę dowiedzieć się, co u was słychać. I po trzecie, dlatego, że najgorszym chyba dla mnie rodzajem live'ów są te, gdzie jest jakiś ładny chłopiec, najczęściej oni wtedy we dwóch rozmawiają, jest ekran podzielony na pół, nie wiem, gdzie pokazać na pół, że jest podzielony, i tego na dole chłopca w ogóle nie widać przez komentarze. Wszystko to jest takie, kurwa, z dupy zrobione. A tutaj będzie inaczej. To jest JP na wirusa, także słuchajcie, po prostu razem przetrwajmy tę pandemię. Co wy na to? Dobra, na sam początek. Wiecie pewno już o tym, że od jutra jest całkowity zakaz wychodzenia z domu. Ja właśnie zastanawiałem się nad tym, czy... O, już to właśnie Krzysiek pisze, że 12 dni już jest z domu. Współczuję ci, Krzysiek. Ja trochę wychodzę, bo staram się, wiecie, muszę a to wysyłać jakieś paczki, a to robić jakieś inne gówna, no bo jednak coś tam się dzieje. Ale to nie szkodzi. Jutro na przykład mam zamiar wyjść na pewno po wódeczkę. To jest po pierwsze oczywiście. Po drugie, jutro do mnie przychodzi Charlotte. No i oczywiście wszyscy pytają, o, jak to będzie, jak wy zrobicie jutrzejszy wirusowy YouTube Live, czy to w ogóle jest możliwe, żebyście zrobiły, skoro no jest zakaz. No więc ja wam powiem, jak my to zrobimy. Bardzo prosto. Charlotte przyjedzie tutaj tramwajem razem ze swoim współlokatorem. Będą siedzieć w odległości jednego siedzenia od siebie, a jakby ktoś ich pytał, no to Charlotte odpowie szczerze, że jedzie do pracy. Po prostu, moi drodzy, jedzie do pracy, bo co będzie mówić, to jest aktualnie nasza praca, to aktualnie robimy. Co jest najświeższe, to, że policjanci mają decydować, czy to jest zasadne wyjście z domu, czy nie. Więc ja na przykład jutro na pewno wyjdę po wódeczkę, bo mi się dzisiaj już skończy, bo mam bardzo mało. Nawet mogę wam pokazać, bo tu stoi butelka obok mnie, jakkolwiek źle to nie zabrzmi. Mam bardzo mało wódeczki tej, prawda, w domu, więc muszę wyskoczyć po więcej, bo żeby na jutro wystarczyło nam z Charlotte, jak będziemy robić wieczorem live'a na YouTubie. Więc będziemy, zobaczymy, czy jakiś policjant mnie zatrzyma, powiem, przepraszam, wyszłam po wódkę, jest niezbędna do pracy. Ale a propos, chcę wam zadać teraz wam pytanie. Uwaga, także patrzę w ramach rozrywki, Magda, no dobrze. Dziękuję, że mam piękne poliki. Paulinka, dziękuję ci. Słuchajcie, mam do was pytanie pierwsze, na dzisiaj tak naprawdę, które jest pytaniem, jak to się mówi, dla przyjaciela. Jak tak siedzicie w domu tyle czasu, to powiedzcie szczerze, czy się myjecie.
Ja bym chciała to wiedzieć, bo nie powiem dlaczego, pytam o to was, ale no chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że codziennie wstajecie pełny prysznic, wszystko bierzecie, robicie normalnie, bo ja oczywiście przyznam się szczerze, że niekoniecznie ja. W sensie, no prawda jest taka, że mieszkam teraz sama, mój współlokator już wyjechał, nikogo tu nie ma, jak nie wychodzę nigdzie i nic nie, no to nie chce mi się trochę marnować wody, plus nie chce mi się... Marcin pisze, że się myje, ponieważ Bonek mu każe, to jego chłopak. A co tutaj? A Maciek pisze, że jak co, jak ładny chłopiec przyjdzie. Teraz nie może przychodzić, bo nie może wychodzić z domu ładny chłopiec. Więc nie gadajcie. O, maksymalnie jeden dzień bez. No dobra, ja wam się przyznam szczerze, że ja dzisiaj jestem... który jest dzisiaj dzień? Co dzisiaj jest? Wtorek? To jestem chyba trzeci dzień bez mycia. I wiecie co? I nie wstydzę się tego. Dobrze mi z tym i chuja to kogokolwiek obchodzi. Jeżeli komuś to przeszkadza, zapraszam, proszę wezwać policję, służby epidemiologiczne, zobaczymy, co powiedzą na ten temat. W każdym razie, no ja tak trochę rzadziej. Co przygotować się na wideokonferencję? Tak, no jak oczywiście, jak robimy oczywiście live'y z Szalo, to się myję wcześniej, żeby nie było, żeby... Nie chcę jej zabić swoim odur, to z francuskiego. Co? Kąpię się co po 2 godziny? Aha, że długo siedzicie w wannie. A, proszę, ktoś się nie goli. Bardzo dobrze, to jest też rozwiązanie. Pytanie, czy Kacper wyjechał z przyczyn epidemiologicznych? Kacper wyjechał z przyczyn takich, że jest na urlopie. Ma urlop teraz, więc może sobie wyjechać. Znaczy gorzej teraz z powrotem, bo jak wiecie, nie będzie mógł wrócić prawdopodobnie. Dobra, drugie pytanie. Piszcie nadal, bo ja czytam oczywiście to, co piszecie. Tutaj mam komentarze, nadal mi się wyświetlają, więc widzę, co piszecie. Piszcie dalej, co z tym waszym myciem. Bardzo taki temat... obrzydliwy trochę. No ale chuj. Druga rzecz jest taka, pytanie moje drugie jest do was. Jak wam idzie dieta? Bo ja już to pisałem zresztą, ale ja mam tak, że nie to, że chcę więcej jeść, chociaż mam takie dni, oczywiście każdemu się zdarza, miesiączka, PMS, te sprawy. Wtedy oczywiście mam ochotę więcej żreć niż zwykle. Ja wiem, że ja nie wyglądam, ale ja na co dzień naprawdę nie jem tak bardzo dużo. Takim średnio, przeciętnie. Ale i też nie jem słodyczy, nie jem chipsów, nie jem takich rzeczy, nie lubię takich rzeczy. Niestety jem mięso, chociaż dzisiaj właśnie robiłem takie kotleciki bezmięsne, wegetariańskie. Jak ktoś obserwuje mnie na Insta, to może widział. Ale właśnie, jak wasza dieta? Czy uda wam się tą dietę zachować, czy nie? Dajcie znać w komentarzach, bo chciałbym wiedzieć, czy... O, Krzysztof bez zmian. Oska boska, ja nawet wczoraj jajka ogoliłem, klatę i pachy z nudów. To jest dobre wykorzystanie tego czasu, moim zdaniem. Może ja też powinnam tak pomyśleć, ale na razie nie chce mi się. O, lodówkę uzupełnia Maciek regularnie. Obrzydliwe to było pytanie. Co? Czego używacie, jak nie ma starej taśmy? O, nie. Moi drodzy, ja żeby nie było wątpliwości, papieru toaletowego u mnie w domu nie zabraknie. Mam aktualnie w domu 29 rolek, więc ja myślę sobie, że akurat jeżeli chodzi o to, to u mnie w domu nie ma problemu, nie będzie tej awarii, nie będzie tego problemu, że tak powiem. Ale dajcie znać, jak wasze diety, bo to mnie interesuje, czy żrecie więcej, czy mniej, czy coś innego na przykład, czy jesteście pozbawieni. Bo mnie na przykład najbardziej ogranicza to, że Tesco nie dowozi teraz zakupów, mają teraz przez 3 tygodnie, mają wszystkie terminy zajęte i nie mogą niczego dowieźć, więc ja jestem teraz tylko, jak mam to, co mam i to, co uda mi się kupić w Biedronce obok, jeżeli chce mi się pójść i stać w kolejce na zewnątrz, bo jak wiecie, teraz kolejki już na zewnątrz stoją, więc jest średnio z tym, różnie bywa, ale jakoś daję radę i rzeczywiście trochę eksperymentuję. Bardziej tak, że gotuję, bo mi się nudzi, a nie jem dlatego, że mi się nudzi. No tylko, że jak ugotuję, to oczywiście trzeba to już zeżreć. Ile Prosecco schodzi dziennie u mnie? Ja mam tak, że Prosecco piję tylko na śniadanie, właściwie przed śniadaniem czasami też. Także nie martwcie się, Prosecco nie jest dużo. Wódka schodzi mniej więcej, podejrzewam, że dziennie, no tak z pół litra to schodzi, tak Bogiem a prawdą. Myślę, że to jest taka, tak szczerze wam powiem, no. Z Glovo. Wiem, że jest Glovo. Jeszcze nigdy nie korzystałam. Właśnie, Maciek, napisz mi, czy to fajnie działa, czy nie, bo ja chciałabym wiedzieć, to jestem też tego ciekawa. Piszcie dalej o tym, ja będę zaraz czytać, natomiast póki co, to ja wam chcę coś polecić, ponieważ uważam sobie, że też, że taki czas jak kwarantanna społeczna, jak to się ładnie mówi, jest dobrym momentem, żeby nadrobić różne zaległości, w tym zaległości lekturowe. I ja takie zaległości nadrabiam też i chcę wam powiedzieć i polecić coś. Mam taką książkę, słuchajcie, Maćka Marcisza,
wygłasza taśmy rodzinne, o tak wygląda, nie wiem, czy widać dobrze chyba, taśmy rodzinne. Słuchajcie, to jest zajebiste, ponieważ ona jest jakby taka stylizowana na, nie wiem, czy to widzicie, jest logo VHS. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, co to jest VHS, to były takie kasety wideo i ona jest tak włożona w taką obkładkę, dokładnie jak były kasety wideo wsadzane. Świetnie to jest wymyślone, bardzo mi się podoba ten zabieg taki, no to jest taka duperela, ale wiecie, to trzeba dbać o pewną spójność. No dobra, ale już się będę chować, bo to nie jest takie łatwe. Więc Maciej Marcisz, o, teraz widać, taśmy rodzinne. Słuchajcie, strasznie polecam na tą książkę. To jest oczywiście książka mocno gejowska. Jest tak, że opowiada historię o, jakby Marcina, też tak bohater nazywa się też Marcin, tylko że Małys. I opowiada jego historię o tym, jak on radzi sobie ze swoją rodziną przy okazji jakby wspominając lata minione i opowiadając o tym, jak jego, powiem to, gejostwo wychodziło, jak ono się kształtowało, co się z tym działo i tak dalej. Tak więc polecam wam, żebyście naprawdę zapoznały się z tą pozycją. Bardzo fajna, można ją kupić, wypożyczyć pewno też. To jest, kto to wydał? Już wam powiem zaraz. Kto to wydał, kurwa? Wydawnictwo WAB, więc polecam serdecznie. No dobra, i teraz widzę, że Video Home Studio, dokładnie tak, Tristan, Video Home Studio. No dobra, słuchajcie, ja teraz tak, bo zaraz będziemy kończyć, tak jak wam mówiłam, to jest krótkie spotkanie, ja tylko was pytam o pewne proste rzeczy. Oczywiście później możecie też do mnie pisać w komentarzach koniecznie dalej, coś tam robicie i co dalej myślicie o tym, o czym mówiliśmy. Ale teraz tylko jeszcze chcę was zaprosić na krótkie przypomnienie czegoś, co będzie się dziać, czyli na tak zwaną zajawkę, ale to jest chwileczka, zostańcie dalej ze mną i za chwilkę do was wracam. Wiesz co, nigdy nie uprawiałem seksu, pieniędzy nie będę. Ale chciałabyś. Nie. Nie. A za 300? Nie. A za 300? Za przyjemności. Bo a za 350? Nie, ale kurwa, ale weź mnie zrozum, bo jeżeli też ci płaci za seks, to tak. Uprawiasz się jakby z każdą osobą, która ci płaci. Niekoniecznie z każdą. Znaczy, ale ja mam takie wrażenie, bo są, że... Niekoniecznie z każdą. Ale ja na przykład mam możliwość wyboru, z kim chcę. No ale jak ci płacą, to też już wiesz, nie z każdym. Nie, chcę, no nigdy w życiu tego ani zapłacę, ani mi nie zapłacą. Ja daję za darmo. O, teraz mnie słychać. Tak jest, zgadza się, słuchajcie, wirusowy YouTube Live już jutro o 20, także zostańcie jutro na pewno z nami. W sobotę też się widzimy na 1,5 godziny, jutro na godzinkę. A co? A ja powoli będę się z wami żegnać. Chciałem tak tylko, jakby wiecie, się odezwać, zobaczyć co u was, jak tam wam leci, hejka, hejka. No i co? I normalnie, słuchajcie, widzimy się każdego dnia tutaj o 19 na Insta, poza środą i sobotą, kiedy widzimy się o 20 na YouTubie z Charlotte, na naszym wirusowym YouTube Live. A ja dzisiaj będę się już z wami powoli żegnać. Pamiętajcie, że możecie oglądać dalej to, co się dzisiaj wydarzyło, że się spóźniliście, to możecie wszystko sobie obejrzeć na moim Insta Story, bo to zostanie na 24 godziny, także jak ktoś się spóźnił, po pierwsze jest felem, a po drugie ma szansę jeszcze wszystko zobaczyć. Widzimy się jutro o 20 na wirusowym YouTube Live oczywiście, a ja z wami się już żegnam powolutku i do zobaczenia gdzieś tam w przestworzach. Woo, woo, woo!